Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Przez większość czasu na tym kanale uczę, nauczam i powtarzam, że każdy sam jest odpowiedzialny za swoje emocje. Ale z egzystencją to jest tak, że kiedy już dojrzejesz do jednego ujęcia, to musisz wrócić do poprzedniego, tylko już w nowym sensie. I tak jest też z tą odpowiedzialnością za emocje cudze. Chodzi o to, że każda nasza interakcja z drugim człowiekiem to jest komunikat i reakcja na niego. I bardzo łatwo jest wprowadzić kogoś w błąd, który go porani. To w szczególnej mierze dotyczy kobiet z zespołem Aspergera, uściślając i rozjaśniając. Mam na myśli to, że chcąc lub nie chcącą, nasze prowokacyjne, flirtujące zachowania, nasze prowokacyjne, flirtujące zachowania są dekodowane przez drugiego człowieka i niestety, ale są komunikatem. Czy ci się to podoba, czy nie, czy chcesz być odpowiedzialny za swój komunikat, czy nie, są komunikatem. Dlaczego mówię, że to najbardziej dotyczy kobiet z zespołem Aspergera? Dlatego, że nasza niska świadomość własnego wpływu na innych i słaba umiejętność odczytywania innych ludzi sprawia, że my sobie często nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo prowokacyjne i powiedzmy rozseksualizowane w swoim wizerunku i zachowaniu wobec mężczyzn jesteśmy. U mnie to było tak, że znaczy, ja mam przerysowaną mimikę. Wiem o tym, jestem bardzo slapstickowa, bardzo teatralna. Lubię to. Moja artykulacja też jest przesadna. W dużej mierze wzięło się to stąd, że ja byłam przekonana, że jestem jakby osobą niewidoczną, nie mającą wpływu na drugiego człowieka. W ostatnich latach ja się dowiaduję od bardzo wielu ludzi, że ludzie się mnie boją, że budzę respekt. Że to, co mówię, ma ogromne znaczenie i wpływa na bardzo wiele osób. Ja zawsze miałam poczucie, że nie ma rzeczy, którą mogłabym zrobić, która by na kimkolwiek wywarła jakiekolwiek wrażenie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ktoś nie reagował wybuchem mózgu, to ja nie widziałam procesów wewnętrznych w tym człowieku. W praktyce to miało taki przebieg, że moja przyjaciółka już po 30 uświadomiła mnie, że podstawówce chłopcy, którzy za mną łazili, przychodzili do mnie do domu, dawali mi prezenty, nie dawali mi ich dlatego, że mają mnie za świetnego kumpla. Ja zawsze byłam przekonana, że o to chodzi. Więc starałam się być coraz bardziej atrakcyjna, uwodząca. W zasadzie w wieku 12 lat doszłam już do bycia niezłą zdzirą. Nosiłam bardzo krótkie spódnice, włosy rozpuszczone do pasa, jakiś makijaż i zachowywałam się naprawdę prowokacyjnie. Dlaczego? Dlatego, że chciałam w ogóle sprawdzić, czy ja dla kogokolwiek jestem dziewczyną. Ale żaden mi nie powiedział, wow, chcę z tobą chodzić. No, w związku z czym, dopiero kiedy robili takie rzeczy jak klepanie mnie po tyłku, to ja rozumiałam, że to działa i wtedy nie musiałam dalej sprawdzać. Chodziłam sobie znowu w spodniach, w głębokim poważaniu, ale raz na jakiś czas musiałam sprawdzić, czy ja w ogóle jestem w percepcji innych ludzi dziewczyną. Parę lat temu miałam taką sytuację, że
regularnie, znaczy mój przyjaciel pracował na myjni samochodowej i przysługiwało mu tam jedno porządne mycie miesięcznie, jedno porządne mycie samochodu z użyciem całej chemii, wszystkich maszyn. To było takie naprawdę luksusowe sprzątanie. I mimo, że przysługiwało mu jedno w miesiącu, to mój samochód był sprzątany zawsze, jak tylko on zobaczył, jaki mam znowu syf. I po jakichś takich 2 latach notorycznego czyszczenia mojego samochodu przez niego i jego kolegów, za zgodą jego szefa, żebym sobie używała szamponów tyle, ile chcę, dowiedziałam się, że to dlatego, że jestem nazywana aka ta panna z gąbdupą. Po prostu zazwyczaj chodziłam w bardzo krótkich spodenkach i nawet zimę potrafię chodzić z gołymi nogami. I zawsze myłam ten samochód z nimi i oni po prostu oglądali sobie mój tyłek. W życiu by mi to do głowy nie przyszło. Ale jak już wiem, to wiem i już się nie odwiem. I podobnie jest z innymi kobietami z zespołem Aspergera. Niski poziom samoświadomości i świadomości innych ludzi sprawia, że nadajesz komunikaty bardzo, ale to bardzo przerysowane. Jakie to mogą być? Na przykład żarty z seksu. To jest jasny komunikat. Lubię seks. Przytulanie się do facetów. Mówisz, to tylko przyjaciel, to tylko kolega. No spoko. Rzecz w tym, że jeśli przytula się do ciebie przyjaciel, to myślisz sobie, przyjaciel się temu przytula, ale jeśli przytuli się do ciebie ktoś, kto ci się podoba, to sobie pomyślisz, chodzi o coś więcej. Zinterpretujesz czyjeś znaki tak, jak chcesz. Dlatego, jeśli się komuś podobasz, to on wszystkie takie znaki nie zinterpretuje zgodnie z tym, czego pragnie, a nie co ty tam sobie wymyśliłaś. Prawdopodobieństwo, że jesteś dla kogoś obiektem seksualnym lub ktoś jest w tobie zakochany, statystycznie jest ogromne. I tu naprawdę można odsunąć i logikę, i emocje na daleki plan, po prostu wziąć pod uwagę statystykę. Ktoś na pewno na ciebie leci. Dlatego spoczywa na tobie odpowiedzialność za wstępną odpowiedź, jaką dajesz. A dajesz ją na każdym etapie interakcji. Ponieważ jeśli nie powiesz stop w którymś momencie, to ten ktoś będzie miał wszelkie prawo i podstawy, żeby myśleć, że idziecie dalej. Jeśli więc facet mówi, że jesteś piękna, a ty nie powiedziałaś, że krępuje cię to, że on tak do ciebie mówi, albo chociaż w żartach nie powiedziałaś piękna, ale niedostępna, to on ma prawo traktować to jako zaproszenie. Nie mam tutaj na myśli, że ma prawo cię zgwałcić, bo jestem z prawicy. Tylko mam na myśli. Zawsze się trochę gwałci. Nie? Zawsze się trochę gwałci. Tylko mam na myśli, że przekazałaś mu, że to, że on ci to mówi, jest dla ciebie miłe. A nie jest miłe dla nas, jak ktoś nam obleśny mówi, że mu się podobamy. Czyli jeśli jest mi miło, że dany facet powiedział mi, że jestem piękna, to znaczy, że ja chcę więcej tego usłyszeć. A jeśli chcę tego słuchać od niego, to prawdopodobnie chcę z nim zrobić jeszcze coś.
No i okej, oczywiście on jest odpowiedzialny za swoje emocje i w momencie, w którym po prostu rzuci się na mnie i mi powie, Boże, myślę o tym od miesięcy, a powiem, ale pomyliłeś się, bo ja nie myślę o tym. No dobra, on będzie musiał się uporać ze swoimi uczuciami, a ty z jednej strony nie jesteś winna, a z drugiej, wiesz, to jak machanie lizakiem dziecku przed twarzą. Przecież nie powiedziałaś, że dasz. Ale po co machasz? Inni ludzie mają uczucia, my wszyscy szukamy miłości. Co więcej, prawie wszyscy jesteśmy istotami seksualnymi. I w taki czy inny sposób szukamy, z kim by tutaj pokopulować. Więc nie możesz się dziwić, że ktoś chce z tobą kopulować, jeśli ty chodzisz i mówisz kopulacja, 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 kopulacja. A na przykład żarty seksualne, żarty z podtekstem seksualnym są właśnie takim komunikatem, że głodnemu chleb na myśli. Jeśli wchodzisz w kontakt fizyczny z facetem, to miej świadomość, że faceci są potwornie reaktywni. Natomiast mało przytulasce. Mało który jest przytulaski, tak po prostu. I owszem, nasza kultura wymaga, żebyśmy w ogóle nie byli zwierzętami, ale jesteśmy. A z tą, jeszcze z tą popędowością, z tą zwierzęcością idą w parze uczucia. Bardzo często zakochujemy się w kimś, na kogo po prostu lecimy. I po pół roku się okazuje, że to w ogóle osoba, daleko nam do niej bardzo. Ale co się wycierpimy w tym zakochaniu, czy tam, nie wiem, niektórzy to lubią, ja nie lubię. To nasze. I dlatego, jeśli nie potrafisz ocenić, co w danej interakcji jest wskazane, a co nie, to proponuję trzymać się wzorca wiktoriańskiego, w którym nie pokazujesz kostki, a żart seksualny oburza cię i krępuje. Wtedy jest jasne, że jesteś dziewicą zakonnicą i każdy facet, który będzie sobie roił, że może cię mieć, no, będzie sam sobie winny, bo ty nadajesz jasny komunikat nie. Ale jeśli ty nadajesz podwójny komunikat, to znaczy chodzisz i mówisz seks, 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 i się przytulasz i mówisz, mój kochany kolega. Wiesz. Cała zasada flirtu polega na tym, żeby nie powiedzieć wprost, chcę iść z tobą do łóżka. Tylko mówić półsłówkami, no takimi jak żarty seksualne i rzucanie się na szyję. I to też wymaga już, to już jest duże przekroczenie granic tak naprawdę. No i teraz kolejna sprawa. Jeśli pozwalasz sobie na takie zachowania, to miej przygotowaną odpowiedź na sytuację, w której on zrozumie twoje zachowanie jako zaproszenie. I niech to nie będzie odpowiedź, która robi z niego świnię. Bo prawda jest taka, że to my wybieramy mężczyzn, a nie oni nas. Oni tylko mogą zgłaszać akces. To znaczy, tak, oni ci mówią komplementy. On ci mówi komplementy.
Jeśli nie dostaje bana za komplement, to znaczy, że ma jeden punkcik w tym akcesie. Jak ich nazbiera 10 czy 15, to będzie chciał z tobą pójść do łóżka, czy tam 20 już, no nie wiem, nie liczę teraz. Też zależy od faceta. No, albo zostanie świeżakiem. I oby nie dostał świeżaka. Bo jeśli ty wtedy mu powiesz: ale co ty jesteś głupi? Co ty myślałeś, że ja z tobą chcę? To go poniżysz. Sprawisz, że on się poczuł jak idiota. I będzie się wstydził. Chyba, że jest jakimś naprawdę zwierzem i świnią i prosiakiem, to wtedy nic nie poczuje. Ale generalnie to wycofaj się w momencie, w którym on się nie będzie musiał wstydzić. Jak ustalić taki moment? No najlepiej po sobie samej. To są strasznie trudne i złożone sprawy, które wymagają strasznie dużej odwagi, świadomości i wyczucia. Jung mówił, że anima leży w mroku. I to oznacza między innymi to, że mężczyźni muszą stoczyć sporą batalię, po to, żeby pójść z kobietą do łóżka. Powiedziałam, że my ich wybieramy, a oni mogą tylko zgłaszać akces. Co to oznacza? To znaczy, że kobieta się zachowuje jak królowa i akceptuje jego akcesy albo ich nie akceptuje. A to oznacza, że on musi pokazać miękki brzuszek, narazić się na kompromitację ileś razy, zanim będzie mógł mieć pewność, lub chociaż przypuszczać, raczej przypuszczać, że akces się udał. To oznacza, że oni muszą przełamywać swój lęk, swoją obawę przed śmiesznością, przed odrzuceniem, w sposób, jaki kobieta w ogóle nie musi. Chyba, że jest desperatką. I apeluję do kobiet, żebyście to uszanowały. Oni nie są zabawkami. Oni też mają uczucia, też mają potrzebę bliskości i miłości, i też mają nadzieję. I są powszechnie obowiązujące kody kulturowe, które mówią, w jaki sposób my im tę nadzieję dajemy. Jasne, że jest trudno i głupio, no, rozmawiasz sobie z kolegą, nie? I przychodzi ci do głowy, że w zasadzie to on do ciebie zarywa, więc powiesz mu: spoko. Podobasz mi się, jestem zainteresowana Friends with Benefits, ponieważ aktualnie nie nadaje się do związku. A on ci na to: co? Co? Dlaczego ty mi to mówisz, tak? W ogóle co? Odwaliło ci? W ogóle co? Co sobie pomyślałeś, że ja coś... Nie. No jasne. Wiadomo, że nie załatwiamy tego w ten sposób, trzeba o wiele bardziej subtelnie. Więc skorzystaj z okazji, w której subtelnie dasz mu znać, na co jesteś gotowa, a na co nie. Jeśli na nic, to złap pierwszą okazję do tego, żeby powiedzieć, że czekasz z seksem do ślubu, albo że jesteś aseksualna, albo że jesteś lesbijką, albo że aktualnie nie interesują cię w ogóle żadni faceci. No albo właśnie, że to, co cię aktualnie interesuje, to jest Friends with Benefits. Albo że kogoś kochasz. Albo jedno i drugie i trzecie. W każdym razie
Okazje się znajdą. Nie musisz tego robić na przypale, robiąc z siebie kretynkę. Ale jeśli naprawdę ci przeszkadza, to, że on sobie coś pomyślał, to daj mu znać za pierwszym razem, kiedy on sobie pomyślał, a nie za 10, był 20. Bo za 20 to on ma już pełne prawo się spodziewać, że ty masz na coś ochotę. I tak jak powiedziałam, miej przygotowaną odpowiedź, która go nie poniży, a więc miej przygotowaną odpowiedź, która mu powie, na co może liczyć, a na co nie. Ale nie wprowadzaj go za daleko w tych nadziejach. I jesteś też odpowiedzialna, jeśli nadajesz sprzeczne komunikaty. To znaczy, jeśli mówisz facetowi, że nie wiem, jesteś aseksualna, nie interesuje cię związek, nie interesują cię faceci, ale na przykład zapraszasz go na imprezę, jedną, drugą, to jest duża szansa, że on zacznie cię postrzegać po prostu jako niedostępną, tak zwaną trudną. I tylko zwiększysz swoją atrakcyjność w jego oczach. I tak, jasne. Ja chodziłam z moimi kolegami na imprezę. Zapraszałam moich kolegów na imprezę, oni mnie zapraszali. Ja miałam bliskich kolegów bardzo wielu i w 20 paru przypadkach nigdy z tego żaden kwas nie wynikł. A jeden mnie znienawidził. Zabawienie się nim. I czy naprawdę się nie dało tego zauważyć? Daje się to zauważyć, daje. Jeśli ktoś ci się wlepia w oczy przez ponad 30 sekund, to albo jest psycholem, albo jest aspim, albo na ciebie leci. Na przykład. Jeśli ktoś się nadmiernie do ciebie przesuwa, jeśli ktoś odzywa się do ciebie codziennie, do tego wsadza komplementy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że on ci próbuje przekazać, że jest tobą zainteresowany. Nie dokładajmy sobie cierpienia sobie wzajemnie, bo za tę sytuację nieporozumienia ktoś będzie musiał zapłacić. I teraz jest pytanie, czy ty za to zapłacisz, czy on? Obie opcje są beznadziejne. Miałam wiele sytuacji z chłopakami, których zapędziłam się za daleko, nie umiejąc powiedzieć nie, i ostatecznie mam całkiem sporą karierę, którą mogłabym sobie odpuścić. Nie jest mi konieczna w CV. Wtedy ja płaciłam. Sytuacje, w których oni zapłacili, muszą się skończyć jakimś poczuciem, że zrobiło się komuś krzywdę, więc i tak jest niedobrze, i tak. A jeśli bawi cię to, że to on zapłaci, bo zostanie odrzucony, to bardzo jest to okropne. Jeśli chcesz powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie jego wina, że się w tobie zakochał, i ma chłopak problem, to ja na twoim miejscu przyjrzałabym się swojej mściwości. I naprawdę, popkultura przekazuje nam bardzo wystarczająco dużo kodów, które mówią o tym, co jest wyrazem przyzwolenia, co jest wyrazem zainteresowania, co jest flirtem, a co nie jest. I wystarczy się tym posłużyć. I po prostu tego nie robić. I nie myśleć, że w moim przypadku jest inaczej. Bo nie jest, dlatego że statystycznie na pewno ktoś na ciebie leci.
Nawet jeśli wydaje ci się to najbardziej nieprawdopodobne na świecie, to nie ty ustalasz statystykę. Tak więc tak, każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje emocje. A gdy już weźmie tę odpowiedzialność, to się okazuje, że jest odpowiedzialny również za emocje innych. I proponuję tę wrażliwość mieć na oku. Chociażby dlatego, że sytuacja, w której musisz dać komuś kosza, naprawdę jest nieprzyjemna. Jeśli już nie potrafisz myśleć o nim, to pomyśl o sobie. Dziękuję.